Drodzy mieszkańcy Hrubieszowa, 3 maja to również wyjątkowe święto w kalendarzu Polaków. Nie spotkamy się jak co roku na placu przed kościołem świętego Mikołaja. Święto Narodowe 3 maja jest jednym z naszych najradośniejszych świąt. Upamiętnia bowiem uchwalenie pierwszej w Europie, a po amerykańskiej drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Konstytucja 3 maja 1791 roku kładła fundament przebudowy ustroju Polski w duchu oświecenia. Jej reformy zaczynały budowę nowoczesnego państwa. Wprowadziła zasadę trójpodziału i równowagi władz, zgodnie z którą władza wykonawcza kontrolowana jest przez parlament oraz niezawisłe sądy. Podział i ograniczenie władzy państwowej poprzez oddzielenie władzy stanowiącego prawo Sejmu od władzy wprowadzającego prawo w życie rządu oraz zagwarantowanie całkowitej niezależności sądów zarówno od władzy ustawodawczej i wykonawczej miały zagwarantować wolność obywateli. Dzieło Konstytucji przez okrych zaborów przypominało o walce o niepodległość, pozostając ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. W czasie zaborów pamięć o niej podtrzymywała polskie dążenia do odbudowy własnego państwa i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Warto dzisiaj pamiętać, że o likwidacji państwa polskiego nasi wrogowie zadecydowali, kiedy najświadsze umysły naszego narodu podjęły się dzieła naprawy ojczyzny i uchwalając konstytucję, kładąc fundament pod wzmacniające ją reformy. Dlatego my dziś musimy szanować, respektować i bronić wartości i postanowień konstytucji jako gwaranta suwerenności i niepodległej ojczyzny oraz obrońcy naszych praw i wolności zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Twórcy i obrońcy Konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną dla nas wzorem, przykładem nowoczesnego patriotyzmu, cnót obywatelskich i służby krajowej. Ich postawa i dokonania zaś wzorem do budowania dobra wspólnego. Szanowni Państwo, niech Narodowe Święto 3 maja, Święto Konstytucji, wybrzmi dumnie.